Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj omówię cięcie płytek wielkoformatowych oraz porównam dwie przecinarki do takich właśnie płytek. Zapraszam Was na film. W filmie, w którym wyjaśniałem nazwę spieków kwarcowych, mówiłem Wam o różnych grubościach płytek wielkoformatowych. Ja dzisiaj skupię się na cięciu płytek 6 mm i cieńszych. Pokażę Wam właśnie taką metodę. W zależności od producenta mamy różne grubości właśnie tych płytek. Ja dzisiaj tutaj układam płytki firmy Tubondzin 6 mm, format 120x120. Ze względów logistycznych nie zdecydowałem się kłaść u siebie na poddaszu większych płyt. I teraz tak, mamy kilka metod cięcia, które możemy użyć, żeby przeciąć takie płytki. Pomijam tutaj metodę Waterjet, gdzie te płytki trzeba wywieźć gdzieś do firmy, która oferuje nam takie usługi, no bo to wiąże się z jakimiś tam procesami logistycznymi, aczkolwiek czasami nie ma wyjścia. Mamy takie cięcia, że jakieś tam cięcia półku, fale i tak dalej, no gdzie po prostu prościej nam jest zrobić projekt, zawieźć na Waterjeta, oni nam docinają i wtedy sprawa jest załatwiona. Jeżeli chodzi o cięcia na budowie, jakie możemy wykonać, no to możemy wykonać tak. Po pierwsze, przy pomocy przecinarek wodnych. Jeżeli macie takie przecinarki, że format na przykład 120x120 Wam wejdzie. Ja akurat 2 lata temu układałem płytki Tubondzina, to było chyba Gray albo White Lapato, też 120x120 i ciąłem na mojej maszynce wodnej Ruby DC250 i też dałem radę. Możemy wykonać oczywiście to cięcie jakimiś maszynkami ręcznymi, tak? Czyli ręcznymi jakimiś przecinarkami, które jeżeli te płytki nam wejdą do takiej przecinarki, no to oczywiście też możemy takie cięcie wykonać. Aczkolwiek tutaj bym przestrzegał przed czymś takim, że trzeba uważać, dlatego, bo chwila nieuwagi możemy sobie gdzieś trącić o krawędź maszynek i ten gres może nam się gdzieś tam wyszczerbić, tak więc to jest takie troszeczkę problematyczne i no, to w sumie tyle, tak? Poza tym, że cięcie trwa oczywiście długo, mówię tutaj o maszynce przecinarce wodnej, tak? Następnie warto by wspomnieć również o przecinarkach ręcznych, elektrycznych, przecinarkach na szynę, na przykład Ruby, na przykład Makita mają takie przecinarki, układamy sobie szynę i podobnie jak na zasadzie właśnie zagłębiarki stolarskiej przecinamy sobie taki właśnie gres wielkoformatowy. Wada, to cięcie trwa długo. Cięcie w zależności od tarczy albo mniej, albo bardziej wyszczerbia, ale jednak wyszczerbia. Pamiętajmy, że tarcze służą do przecinania. Ja rozumiem, że są niektórzy zwolennicy jednej firmy tarcz, przeciwnicy tej firmy i odwrotnie, ale tarcze służą do cięcia, tak? To raczej nie spotyka się tarczy, która przytnie nam idealnie, będziemy mieli krawędź jak w fabryce po procesie rektyfikacji. Raczej to nie jest nierealne. Kolejna wada takiego cięcia to jest przegrzewanie się materiału. Trzeba naprawdę uważać, bo jeżeli tarcza się stępi, zaczyna palić nam płytkę. Nie przecinać, tylko palić. I to wiąże ze sobą sporo problemów. Pojawiają się pewne naprężenia w gresie, które mogą skutkować podczas przenoszenia, podczas dobijania. My nawet tego możemy być mało świadomi. Ale gdzieś te naprężenia jednak powstają i ta płytka może nam pęknąć. Pamiętajmy, że to jest tylko 6 mm i jednak trzeba uważać, co się robi. Można też próbować flexem czy tam kątówką, a też to jest możliwe, aczkolwiek warto jednak zaopatrzyć się w jakiś sprzęt. I to by było w sumie na tyle z wstępu. Teraz tak, ja będę dzisiaj używał przecinarek ręcznych, czyli tak zwanych łat do cięcia płytek wielkoformatowych. Pierwsza podstawowa sprawa, to jak ciąć takie płytki? Stół. Stół musi być prosty, musi być równy, musi być w płaszczyźnie, musi być wypoziomowany. Ja zrobiłem sobie stół, są też stoły do kupienia, troszkę więcej one kosztują, ale jednak trzeba mieć właśnie stół, który na pewno ma płaszczyznę. Nie do końca może to być poziom, ale musi być płaszczyzna, tak? Jeżeli przyłożymy łatę
no, nie może być żadnych wzgórków, bo wtedy pojawiają się problemy. Można sobie stół wykonać samemu, taki prowizoryczny. Ja też kładąc płytki 1,20 na 2,40, karta tutaj gdzieś Wam wyjedzie, jeżeli jesteście zainteresowani. No, zrobiłem właśnie taki prowizoryczny stół na kobyłkach z płyty OSB i też udało mi się przeciąć. Także no, nie od razu trzeba kupować narzędzia za nie wiadomo ile pieniędzy. Tak więc musi być płaszczyzna. Pomijam cięcie gdzieś tam na styropianach w pozycji jakiejś tam na klęczka. To raczej się nie uda. Nie mamy takiej siły nacisku na kółko. Tak więc to raczej bym pomijał. Lepiej zmontować sobie stół. I to by było w sumie na tyle. I teraz tak. Łaty, które Wam dzisiaj zaprezentuję, będą to łaty firmy Raimondi i firmy Vertec. Zaczynamy od Raimondi. Od razu na początku powiem Wam, że nie będę faworyzował jednej czy drugiej firmy, no bo każda firma, wiadomo, ma jakieś swoje wady, zalety i tak dalej. Ja akurat używałem tych dwóch łat, dlatego na podstawie tych dwóch łat wypowiem się, jak po prostu ciąć i Wam je zaprezentuję. Łata firmy Raimondi, kupiona przeze mnie w zeszłym roku, tak ona się prezentuje. Mamy dwie takie części. Zobaczcie, mamy dwie takie części, które są łączone ze sobą tutaj na taki właśnie zatrzask. One mają długość około 1,70 m, czyli tak naprawdę taka jedna łata wystarcza nam, żeby przeciąć płytkę 120 na 120, tak? Mamy przyssawki po 3 sztuki na każdą łatę. Zapinamy w ten sposób, tak? Montaż bardzo prosty tej łaty, jeżeli chodzi o użycie tej łaty, jest bardzo wygodna, tak więc no, naprawdę ja akurat no, namówiony przez moich kolegów, którzy kładą mega formaty, no, zdecydowałem się na zakup tej łaty. W zeszłym roku płaciłem za nią około chyba 2,5 tysiąca, teraz taka łata kosztuje na znanym polskim portalu aukcyjnym no, ponad 3,300, 3,5, zależy jaka aukcja. W sumie zestaw składa się z 4 elementów. Mamy dwie łaty, które możemy ze sobą łączyć. Razem mają długość cięcia około 3,40, czyli spokojnie wystarczy nam na płytki wielkoformatowe. Mamy łamak śrubowy i też, jeżeli bym kupował drugi raz taką łatę, poleciłbym Wam właśnie łamak śrubowy, bo po prostu, jeżeli łamiemy taką płytkę, możemy bardziej wyczuć to przełamanie, to otwarcie, rysy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to naprawdę robi robotę, tak? Kolejny element to jest wózek, tak? Czyli wózek z kółkiem. Podczas cięcia naciskamy, robimy rysę i wtedy mamy już to szkliwo uszkodzone. Później należy tą płytkę otworzyć, przełamać. Jak zwał, tak zwał. Tak to wygląda, moi drodzy. I teraz tak, zobaczcie sobie. W przekroju ta łata wygląda w ten sposób i jeżeli chodzi o firmę Raimondi, to tak naprawdę jej jakby budowa jest dosyć unikatowa. Inne łaty, na przykład Sigma, Ruby, Siri i tam jakieś jeszcze inne, mają przyssawki po boku, tak? Tutaj łata Raimondi ma przyssawki jakby na środku i przez środek przeciągamy sobie wózek. No tak jak powiedziałem, ułatwia to pracę. Jeżeli chodzi o samo cięcie, no to oczywiście ustawiamy sobie wymiar. Dwa razy sprawdzamy, zanim dotniemy. Pamiętajcie o zasadzie, mierz dwa razy, tnij raz. Że tak powiem, zapinamy sobie tą łatę i robimy cięcie. Pierwsze robimy cięcie szklarskie, które tak naprawdę musi nam zarysować krawędź płytki około tam 1-2 cm od strony, od której zaczynamy. Chodzi generalnie o to, że nie jesteśmy w stanie wystartować od samego początku. Dlatego robi się właśnie to kilka centymetrów cięcia szklarskiego i dopiero później przesuwamy sobie całą, że tak powiem, przecinamy całą płytkę, rysujemy całą płytkę, następnie łamakiem z obydwu stron załamujemy, aż usłyszymy trzaśnięcie. Im cichsze trzaśnięcie, tym lepsze cięcie, tak to można powiedzieć pokrótce. Łamiemy łamakiem z dwóch stron, a następnie no, przełamujemy tą płytkę na stole, tak żeby ją po prostu przeciąć. I tyle w sumie, cała filozofia.
tak wygląda cięcie razorem. Zobaczcie sobie. Celowo tutaj pokazuję te cięcia na płytkach Pietrasanta, dlatego, bo one są w połysku, mają idealnie wypolerowane szkliwo, tak więc każdy odprysk, każdy, nie wiem, no, jakiś tutaj ubytek tego szkliwa od razu widać, tak? Cięcie jest równe, proste, jednolite po całej długości cięcia. Tak jak widzicie, tutaj nagrywam ZV-ką, ciężko jest ustawić ostrość, ale mam nadzieję, że wszystko widać. I teraz co my robimy z takim cięciem? Bierzemy sobie gąbeczkę polerską, gradacja, nie wiem, 50, 100, 200, no to chyba nie da rady, bo to jest gres, aczkolwiek no, pewnie by dało radę, gdybyśmy to dłużej polerowali. Polerujemy sobie okrężnymi ruchami, jakby wywołujemy nacięcie oryginalne tutaj na tym szkliwie. Za chwilkę zobaczycie, co z tego wyczaruje. No i możecie sobie zobaczyć, moi drodzy, to jest akurat cięcie, krawędź cięcia, które idzie przy suficie, tak? Czyli tego nie będzie widać, bo tam przyjdzie akryl, ale gdybyśmy chcieli wywołać oryginalne tutaj połączenie, no to tak jak widać, szkliwo jest wyszlifowane. Tutaj uszkodzeniami czerepu się nie przejmujemy, dlatego, bo tak naprawdę będzie widać przy fugowaniu tylko tą krawędź, tak? Tej krawędzi nie będzie widać, tak więc tu, że jest to jakoś tam, że tak powiem, no, uszkodzone, powyszczerbiane i tak dalej, tym się kompletnie nie przejmujemy. I tak to wygląda. Teraz tak, łata firmy Vertec. Troszeczkę inaczej zbudowana, widać sporawe różnice. Pierwsza sprawa, ona jest trzyczęściowa, a nie dwuczęściowa, tak jak właśnie Raimondi. Każdy element tej łaty, mówię właśnie tutaj o tej szynie, ma około 1,10 m długości. W przekroju wygląda on w ten sposób. Od spodu mamy gumki, tak jak w Raimondi mamy gumki, które jakby no ułatwiają nam przyleganie do płytek, które chcemy przeciąć. I teraz tak, mamy trzy elementy, dodatkowo mamy trzy przystawki, które montuje się poza łatą. Tak one wyglądają, zobaczcie sobie. Montuje się je poza łatą i zestaw złożony z dwóch łat, no bo ja akurat z dwóch części, ja akurat musiałem no, złożyć dwie, żeby przeciąć płytkę M20, wygląda w ten sposób, czyli mamy no, złączone jakby tutaj na taki specjalny, taki płaskownik ze śrubkami, mamy złożone dwa elementy, zamocowane przystawki i po prostu no, w ten sposób dopiero tniemy szerokość metra, długość 1,20 m. Jeżeli chodzi o wózek, to jest on troszeczkę inaczej zbudowany. Też wkładamy go od boku, nie nakładamy go od góry, jednak wygląda on troszeczkę inaczej. Działa na podobnej zasadzie, ma troszeczkę większe kółko, cięcie odbywa się identycznie jak w Raimondim, tylko po prostu wygląda troszeczkę inaczej. Następna rzecz, to łamaki. Tutaj mamy akurat dwa. Pierwszy łamak mamy taki szczypcowy. To ten łamak możecie, jeżeli kupicie łaty z takim łamakiem, to możecie od razu dać dzieciom do zabawy, żeby sobie tam tekturę wyginały. Pół żartem, pół serio. Ja polecam łamaki śrubowe. I tutaj łamak śrubowy jest dosyć fajny. Jest troszeczkę, ma troszeczkę szersze ramiona niż Raimondi. I tutaj ten uchwyt jest jakby taki też troszeczkę większy, ale działa na podobnej zasadzie, tak? Czyli łamak też jest spoko. W ogóle fajnie, że mamy akurat no, dwa łamaki, tak? W Raimondi był jeden. Rzecz, która mi się podoba, gdzie akurat nie mamy tego w Raimondi, to są takie dwa małe przymiary do ustalenia tutaj wymiaru cięcia, tak? Czyli robimy sobie wymiar, tak?
wkładamy sobie na listwę te dwa właśnie przymiary, dokładamy do naszych kreseczek i mamy tak naprawdę idealnie ustawioną listwę. No, w Raimondim tego nie ma, szkoda, bo jeżeli chodzi o cięcie, no to trzeba to naprawdę precyzyjnie ustawić, jeżeli chcemy oczywiście precyzyjne cięcie, no bo jeżeli nie chcemy, to nie musicie precyzyjnie ustawiać. No i w sumie to by było na tyle, tak więc ta przecinarka, ta łata do cięcia kosztuje dwa razy mniej niż Raimondi. Czy jest lepsza, czy jest gorsza, nie będę tego oceniał, tnie tak samo, tak? Jeżeli chodzi o żywotność, nie wiem, bo akurat no, tutaj na tej budowie pierwszy raz ją używam. Raimondi mam już troszeczkę czasu i troszeczkę, no też nie za dużo, aczkolwiek no, tam trochę tych płytek przecięła i jest ok. No i w sumie tyle. Jak tnie wertek, możecie zobaczyć. Cięcie po listwie werteka wygląda w ten sposób, możecie sobie zobaczyć. Też nie ma jakichś tam mega dużo uszczerbień, jakby no podobna technika cięcia, czyli podobnie to wszystko wygląda tak naprawdę. Zobaczcie sobie. O, tak to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj kamerka dobrze to złapie. Czyli tak jak widzieliście, no trochę więcej zabawy ze składaniem tego werteka, ale jak najbardziej cięcie też wychodzi moim zdaniem prawidłowe. No i to jest kolejna płytka, która dochodzi gdzieś tam do sufitu, więc nie będę jej polerował całej, ale... Można to dopieścić do takiego stanu, że będzie wyglądało jak krawędź oryginalna. Kostka 200 robi jeszcze lepszą robotę, bo akurat jedno docięcie miałem właśnie takie nieoryginalne z odpadu i bardzo fajnie wyszło. Czyli jak się chce, to można. Zobaczcie. O. Po przeszlifowaniu wygląda w ten sposób. No jak dla mnie jest ok. Oczywiście, no mówię, nie będę jej dopracowywał tutaj po całej długości, bo to jest bez sensu, ale macie porównanie, jak tnie jedna, jak tnie druga. Jeżeli chodzi o jakość cięcia, no to widzieliście sami, jak tnie jedna i druga łata. Nie będę, tak jak powiedziałem, nie będę faworyzował jednej czy drugiej. Raimondi mam już od ponad roku, jest ok. Werteka mam tutaj na tą robotę, testuję sobie tą przecinarkę, też jest ok. Tak więc no, wybór należy do Was. I teraz tak, prawdopodobnie pojawią się pytania w komentarzach, czy można taką łatą przeciąć płytki grubości 1 cm, płytki gresowe. I powiem Wam w ten sposób, ja robiłem próby cięcia takich płytek akurat przecinarką Raimondi, bo taką akurat wtedy miałem i to jest na zasadzie na dwoje babka wróżyła. Raz się przełamało, drugi raz się nie przełamało. To jest tak troszeczkę ciężko ucelować. Jeżeli chodzi o samo cięcie, no to czy maszynką ręczną, przecinarką, czy łatą do mega formatów, wy tak czy inaczej zrobicie taką samą rysę. Tak? Tu nie chodzi o rysę, bo rysę zrobicie na jedną łatą, drugą, czy kupicie innej firmy, też zrobicie rysę i kwestia zostaje
tylko przełamania tej płytki, no bo jeżeli mówimy tutaj o ręcznych maszynkach, no to siły łamiące są gdzieś mniej więcej na poziomie 1 tony, tak więc to jest bardzo potężna siła łamiąca. No tutaj tym łamakiem śrubowym, no nie mówię już o tych takich kleszczach, tak, ale no łamakiem śrubowym ciężko jest uzyskać takie duże siły łamiące. Przy płytkach 6 mm ok, 8 być może też by przełamało, aczkolwiek no grubsze trzeba by po prostu popróbować. Firma Raimondi posiada w swojej ofercie łamak dosyć spory do płytek. On ma szersze ramiona, jest, no, wygląda na taki potężniejszy, widać, że jest tak porządnie zbudowany. Też miałem okazję go trzymać w ręku, miałem okazję przy którymś tam szkoleniu pracować tym łamakiem. Kawał porządnego narzędzia, ale no koszt 600 zł też niemały, tak więc no trzeba po prostu próbować, musicie szlifować swoje umiejętności. Nie ma uniwersalnych rozwiązań, trzeba dobierać rozwiązania do danej sytuacji. I to by było na tyle. Tak więc no podstawy cięcia płytek wielkoformatowych znacie. To jest według mnie najlepsza metoda, jeżeli chodzi o te listwy do cięcia. Tak więc takie jest moje zdanie. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeżeli się podobało, na koniec pamiętajcie, łapka w górę i koniecznie przeczytajcie opis, bo tam macie linki do tych tutaj prezentowanych sprzętów oraz do filmów, o których mówiłem, o tym stole, o tym, jak kładłem te płytki MET20x240 i tak dalej. Na razie, hej.